co tak blisko? A, bo oni zaatakowali wręcz, dobra. Cofnijcie się, bo obawiam się, że będziecie strzelać naszym w plecy. Albo nawet im pomóżcie. Dobra, mamy ich tu. Ci to robią też dobrą robotę. Eliminują poszczególne oddziały, poszczególnych żołnierzy z tych oddziałów, które tutaj nacierają. No. A jest, słuchajcie, powoli, powoli zaczynamy wygrywać. Teraz tak, jak tutaj sytuacja wygląda? No, nie ma opcji. Myślę, że oddział tutaj możemy spokojnie podrzucić. Dobra. Przeciwnik się wycofał. Cofnąć się. Jesteście odwodem. Ustawić się. Tak jest, na razie. Słuchajcie, wszystko w należytym porządku. Tu się wycofują. Chyba. Dobrze jest, a przynajmniej wiele na to wskazuje. Ktoś tam cały czas wali. Ci to dalej walą do tego fortu. O. Dobra. Okej. Tu żeśmy się obronili. Bardzo ładnie. No i słuchajcie, powoli, powoli trzeba byłoby przechodzić do ofensywy. Tymi tu się jeszcze... Z tymi by się przydało jeszcze tutaj policzyć. Ich jest tu 6. Już spore straty ponieśli. To dokąd oni idą? Tutaj. Rozmieszczać się. Milicjo. Ci stąd zwiali. Dobra, was. Ostrzelać. No, tych jest więcej. Ruszyć się. Wy. Ostrzelać tych tu. Tak jest. Co my tu mamy? Co, oni sami sobie to wszystko porozwalali? Wiele na to wskazuje. Oni się tu prawie przez ten mur już przebili. Pięknie. Wykosić wszystkich. Dobrze. Dobra, was myślę możemy tutaj spokojnie rozmieścić. Nie potrzebujemy was w tamtym budynku. Jakiś oddział nadchodzi, patrzcie. 34 ludzi, chyba się wrócili. No, a tutaj musimy tego bronić, bez wątpienia. Co oni tu mają? Jeszcze mają kawalerię. Ci tu kawałek muru rozwalili to całe. Ale tędy nie przejdą. To im niewiele da. O, odgryzają się. Skubani. Ale są na otwartej przestrzeni, a więc...
marny ich los. Szkoda, że nie można wybrać amunicji, jaką ma używać nasza jaką mają używać te działa na murach. To mogłoby być całkiem fajna opcja. No, czekajcie, coś tu. A, ci tu wchodzą. No, wchodzić pewnie. Śmiało, zapraszamy. Się im dostało. No. Ta jest, nie ma. Gnoje. Tak łatwo tego nie zdobędziecie. Przodowaliście? To se strzelajcie. Dobra, to nasze oddziały wchodzą na te mury. Jak tu sytuacja? O, palimy. Do przeciwników tą grenad jeżdży. No. Walić. Teraz tak, was bym tutaj widział. No, musimy porozwalać te poszczególne oddziały wroga. Myślę, że to w rezultacie sprawi, że przeciwnikowi odechce się atakowania naszych pozycji. Dobra, teraz tak, ten oddział stawi się tu. Powoli trzeba ich zacząć eliminować. Ale nie tędy. Tu, tędy. Koledzy. Dobra, tutaj to trzymiemy. Ja miałem, kurde, kilka baterii tutaj porozstawianych. Po chamsku po prostu. Oni się wrócą, ile to jest? 31. No mogą się jeszcze wrócić. Mogą odnaleźć w swym życiu jeszcze prawdę. I się nawrócić, dobra. My tu do nich walimy. Trochę bezlitośnie, bo oni za bardzo na misję są w stanie zrobić. Naprzód, panowie. Atakujemy. Trzeba pozbyć się tych oddziałów spod murów. Przynajmniej by się wypadało ich pozbyć, nie sądzicie? Oczywiście nasze tutaj oddziały starają się maksymalnie uatrakcyjnić przeciwnikowi pobyt w Wenecji. O, ognia panowie. Bardzo ładnie. Wytępić ich. Niczym wredne pasożyty. I szkodniki. Dobra. Ci tu chyba się już nie wrócą. Jak tu sytuacja? O, obrywają. Dobra. Bardzo miło. Dobra, już jesteście na miejscu. Rozstawić się. I pokazać im naszą gościnność. Bardzo ładnie. Tak jest.
Oni tu już są upieprzeni. Dobra, przenieść ich tutaj. Was. Też przerzućmy sobie tu. Zrobić tym tutaj krzywdę. Tym grenadierom. No, pozmieszać. Może tych tu jeszcze kilku zostało. Pięknie! A jest. Dobra nasza. Dobrze. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o... Ci się wrócili. A nie, jakichś 60 nowych typów. No jeszcze chyba nie mieliśmy za bardzo okazji się chyba z nimi poznać. Ale miło, z miłą chęcią to zrobimy. Dobrze, w takim razie... Kogo my tam tak walimy? Dobra, stawicie tu. Zrobić z nimi tutaj porządek. No, w zasadzie strasznie chaotycznie uderzał przeciwnik w tym starciu. Walić. A, wiem, jesteście zmęczeni. Tink, tink, tink. Te trzy oddziały. Przerzućmy je tutaj. Będą nam one tutaj potrzebne. Te trzy oddziały. Stawić się z tej strony. Naprzód. Dobra, tu za chwilkę rozpoczniemy szturm na te działa. Największym zagrożeniem tutaj jest obecnie ta kawaleria. Może mi tylko 17, ale... Tutaj. Co my tu robimy? No nic, na razie czekamy. Naprzód. Zaczynałem spierdzielać. A, jeszcze nie przeładowaliśmy. O, ładnie. Oberwali. Dobra, oni już tam spierdzielają. Mają chyba dosyć. Dobra. Rozstawmy się tutaj. Wszyscy. No to, to potrwa, zanim nasze oddziały się zbiorą. Dobra. Te nasze oddziały... Stawić się tu. Naprzód. Ruszać się. Dobra, no macie dylemat, którą bramą macie wyjść. No wybierzcie którąś. Są dwie. Dobra, ja wam pomogę podjąć tą decyzję. Dobra.
Dobra, wiecie co? Nie traćmy czasu. A jest, naprzód! Naprzód nasze oddziały ruszać. Te dwa oddziały zająć się nimi. Te oddziały prowadzić szturm od razu tu. Uderzać. Nie przejmować się. Nie przejmować się nimi. Nacieramy. Dobra, te dwa oddziały już przerzucić tutaj. Biegiem. Naprzód, naprzód, naprzód. Dobra, słuchajcie. Bitwa już jest wygrana. O, ci tu jeszcze strzelają do nas. Próbują coś ugrać dla siebie. Naprzód. Pięknie. Tak jest, szturmować to. Bardzo ładnie. Atakować. Wy. Atakować. Nie odpuszczać wrogowi. Tak jest. Zrobić tu z nimi porządek. A jest, dobić ich tu tymi bagnetami. Dobra, to już jest końcówka. Bardzo ładnie. Teraz jeszcze tutaj tylko, aby się ten szturm nam powiódł. I już będzie spokój. Tak, tu uzbrojeni mieszkańcy na czele. Naprzód, moi drodzy, naprzód! Dokopać im. Dobrze, zakończ bitwę. Heroiczne zwycięstwo, słuchajcie, Wenecja obroniona, ale to była bardzo długa bitwa. Bardzo długa walka. Przeciwnicy, no, nie dali rady tego zdobyć. Stracili ponad 1100 żołnierzy. Ja straciłem zaledwie 400 obrońców. No, tak więc Francuzicy. To jest to, jak chcę połączyć Francuzów z Francuzikami, prowadzą mi Francuzicy. No, słuchajcie, kolejna próba ataku. No, dobrze, słuchajcie. Spróbujemy się tutaj obronić już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do ocenienia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.